Witamy po przerwie. O, jesteś jednak. O, witam też. Witamy. O tak. Zdrowie pytamy. Skończyliśmy w tunelu, żeby nie powiedzieć w kanale. W tunelu, na szczęście, nie w kanale. Miałem powiedzieć, że będziemy jechać. I teraz tak, a poczekaj. Dobra, to jedź sobie tam. No, już jadę. A Zagru sobie odznaczy już te mapki gotowe. Zagru. Zrobione. Po angielsku mówi się Zagru, no niestety. Po angielsku. Tak. To jest Polska. Polski odcinek. Bo ja nie umiem angielskiego. Jesteśmy w tunelu, który się nazywa Dragon Fang Pass. Co to znaczy? Przejazd pod Dragon Fang. Serio, my jesteśmy pod tą wielką górą teraz? No, jesteśmy. Naprawdę? Nawet nie wiedziałam. W przerwie sprawdziłem sobie od kiedy jesteś w Wormie, kiedy pierwszy raz grałeś w Worma. Co? I wyszło, że w 2016, kiedy? We wrześniu. To wtedy ile miałam lat? 4 lata miałaś. 4 lata i w Worma grałam. No. Teraz tak mam już 11, to... Czekaj. Jeszcze nie umiałeś czytać, dopiero się uczyłeś czytać. Czekaj, to ile ja miałam, czekaj... Ale umiałaś już jeździć na koniu. Nie umiałeś czytać, a już umiałaś jeździć na koniu, także wiesz. 7 lat temu to było. 7 lat, tak. Prawie. We wrześniu. 4 miesiące później weszłaś niż ja. Już się uczyłam na koniu jeździć. Tak, jedziemy teraz po tym skosie. Ja już jedę po drugim skosie. Aha, to tam jak będziesz na zewnątrz, to poczekaj na mnie, co? Dobra. Ile jedziesz na godzinę? Czekaj, 35, 36, 36. No ja do prawie 39. No to dogonisz mnie. Chyba będę musiał sobie znowu konia odmłodzić. Jak ty możesz odmładzać konia? A, no mogę. A 34 jadę. Są specjalne runy do tego. Z kilka run trzeba, żeby go odmłodzić, ale za bardzo go nie mogę też odmłodzić, nie? No, to nie jest takiego wieku, że jeździ trochę szybciej, nie? Nie wiem, czy mi się chce w sumie, bo... Czekaj, bo tu robala znalazłam, masz dwa robale. No teraz jedzie 35, to o 43, robalki. Przyspieszył. Ja mam ten... Bo słyszał, że za stary jest i teraz pokazuje, jaki jest sprawny. Co, ja jestem stary? Patrz, 43 na godzinę. Zaraz zadyszki dostanie. Zbieraj te robale, one mają dużo kocineli. To taka kocinka? To jest taki ten... No, narząd ich, że można z niego robić, w sumie skorpiony też powinienem zebrać, że w czerwone farbki się robi z nich. A, no tak, pamiętam, to jest takie czerwone coś w środku. No. Takie siłkie komuneczka. Dobra, Elio to wziął. Spoko. Jesteś ciągle... Otwórz teraz te dwie mapki, jak będziemy na zewnątrz. Jestem, a to jeszcze, o. Dwie mapki, tak? A te. No i zobacz na dole. Mam jedną. O, mam to zwierzę. Aha. I jeszcze tutaj powinno mieć drugą. Nie widzę, że tutaj wsadziłam. Nie wiem, czekaj. Masz jedną mapę? No, bo nigdzie nie ma. No tak, jedną mapę mam. A zobacz w sakwie, czy nie masz w sakwach. A mam, racja. Masz, tak? Otwórz sobie tę drugą też. Które? O, trzy mapy masz, dobra, otwórz je. Którą? Wszystkie. Nie, ta z którą? Chyba to też ta taka strona. Dobra, to możesz zamknąć, bo ja wiem, gdzie to jest koło tam góry. A tu tej... jest to? Tu jest takie coś. Jenks 634. Jenks 634 jest tutaj. No L6-17. Tu jest 634, a tam to będzie tutaj gdzieś. Czyli jesteśmy tutaj i musimy jechać na południe. Dobra, okej.
Czekaj, ja już jadę. Spokojnie, musimy cały czas tą drogą czerwoną do końca. Fajna czerwona droga. O, jakiś ten karczma chyba niedaleko. Zejdziemy? Co? Jak dojedziemy do końca... Karczma jest tu niedaleko. Niedźwiedź! Tato, niedźwiedź! To nic. Dajesz, łaciaty. Musisz dogonić tego staruszka. No, zwolnił. 33 na godzinę jedzie. Mój 38... Jedzie, biegnie. Mój 33, ale jedzie. Ja jadę, on biegnie. Jadę. Dajesz radę. Co? Chcesz się ścigać? Dajesz! Ty też jesteś stary ariary. Dajesz. Dogonisz tego. Masz trochę szansy, bo w zasadzie masz tylko gorsze siodło. Podkowy masz mniej więcej te same. Dasz radę. Ła, do końca tej drogi. Gdzie teraz? No właśnie. Gdzie my jesteśmy? Wiesz, jak poznać, gdzie jesteśmy? Co? Enter Atrestus. Patrz, jakie ładne kolorowe skrzyneczki. Sprawdzimy sobie Wurmnot. Wurmnot pokazuje mi... A, my jesteśmy tutaj. Tu, w tym miejscu. Okej, to pojedziemy do końca. Co, gdzie, a o co chodzi? I wyjedziemy na tą drogę. A gdzie my? A tutaj, czyli jednak. Ja wtedy przyjadę, tam jest włos połączący. No, ta droga idzie w górę, dobra, już go widzę. Tu, wracaj. Zdecyduj się, gdzie jedziemy. Z tobą to się jedzie jak... Tu nie przyjadę, w sumie mogłeś tam jechać. Nie znam tego miejsca, no. Można sobie pooglądać przy okazji. Ciekawe. Widziałeś co? Gdzieś token? Co? Token gdzieś widziałaś? Nie. No, tam nie jest prawdziwe zamczysko, no. Super, jak w Malborku też taki zamek? Słucham? Jak w Malborku, czy bardziej jak... Gdzie? Nie, no mniejszy. No, uważaj, że... A no mniejszy. O, tu jest ta skrzynka pocztowa, ale jaka ładna zielona. Co nie? No nie da się wjechać do środka, więc sobie nie pozwiedzamy w środku. Ale na zewnątrz. O, wjechałam do środka i trochę takiego. Ala środka. Patrz, tutaj jest. Nowe kolorki dywaników. Tutaj jest coś, widzę. Można wjechać. O, ładne ma tutaj, ładne. No nie powiem. Tylko trochę pusto. Tutaj ma. Terry. Tutaj stoliczek z kolejnymi kolorowymi. Półeczki ładnie. O, i można zagrać w szachy. Czekaj, ja muszę stąd wyjechać. Nigdy czego nie rozwalić. Tutaj stoliczek przy... Tu byłam? Atrestus. Gdzie ty jesteś? Czekaj, bo ja też chcę pozwiedzać. Gdzie ty jesteś? Nie widzę tokena, bo jakby był token, to bym sprawdził, czy to did. Gdzie ty jesteś? A tak, nie kojarzę tego dida, nie. Rzadko tu bywam. Naprawdę? Naprawdę. Myślałam, że ty już byłeś wszędzie na tej mapie. Ty mi powiedz, musi pani, gdzie ty jesteś? O, tam jesteś. O, kolejna skrzyneczka. A tutaj to jest jeszcze druga część, to jest dziedziniec. Ale ma to... Czy jednak jest jak w Malborku? Zobacz. Nie no, jakbym była w Malborku, no patrzcie no. Nie no, zamek Malborku jest z czerwonej cegły. Chociaż jest trochę czerwonego. No trochę, nie? No ale podobny ten kształt, ten wiele wieżyczek, jakieś murki. Kolossus Atrestus. Dobrze wiedzieć. Co, czemu? Bo czasami mapy kierują do kolosów. Wracamy, jedziemy dalej. No to idziemy. O, mini tokeny. Patrz, znalazłam token, tato.
Znalazłem token. No to właśnie to jest, ktoś znalazł jakieś fragmenty archeologii. Ale szukałeś tokena, to proszę, znalazłem token. Nie, ale nie takiego. Token to token, nikt nie mówi czy mały, czy duży. To jest token, który mówi o jakimś zabytkowym didzie. Nie wiem, to bym mógł wjechać, ale żeby nie błądzić, to już pojadę tą drogą. Jak się zgubimy, to twoja wina. Freedom Market, no proszę. Byliśmy we Freedomie. Czyli być może nadłożyliśmy drogi. Co to znaczy? Że, no oczywiście, że nadłożyliśmy. O co chodzi? Zrobiliśmy spore kółeczko. O to chodzi, że... Tak. Tak, o co chodzi? Pojechaliśmy tunelem. Tak. Pojechaliśmy tunelem tu, dookoła, a mogliśmy sobie po prostu drogą prostą zjechać tutaj. Aha. No i tyle. Tyle? I tyle. Brawo. Właśnie tak to się z tobą robi, te mapki. No, ale przy okazji przejechaliśmy przez tunel. No, przez zamek w Malborku. Byliśmy w Dragon Funk. Co to Dragon Funk? No ta góra, najwyższa. Byliśmy pod nią. W niej. W niej. A to jest ta góra. Ja jej nawet nie zauważyłam, to jest takie ogromne, ale tego nie zauważyłam. Teraz tak, szukamy fragmentu skały, a to będzie tutaj. To jest taki dłuższy pasek i za tym fragmentem skały zjedziemy sobie w bok. Ile ty jedziesz? 10 na godzinę. Ja też 10,70-80 ileś. No, tutaj ktoś zbudował ogrodzenie, ale to ogrodzenie się już sypie. No. 80 image'u. To jest ten kawałek skały na mapie. Byk. Co to jest ten, który? Tutaj rządzi byk. Najlepiej tam nie wchodzić. Tak, to jego pastwisko na trawę. To jest jego teren. Nawet dźbła trawy tam nie ma, Lenu. Dźbła trawy. Słuchaj, otwórz mi jedną mapę, tam gdzie jest ta skała. To? Nie, to drugie. To? O, to, dobra, powiększ ją. Widać? Stań sobie, czy jeszcze jedziesz, czy ty w ogóle pojechałeś za daleko? Lava Fiend cię goni. A ty. Siema. No, siema, jak się masz, stary? Mnie nie atakuje. No ej, no pomóż. No dobra, pomogę ci. Tak jak ty mi pomogłeś. No właśnie. A masz. Tam 5 sekund już będzie po mnie. No co się przewracasz? No i dobra. Nie chcę się bawić. No wstawaj. Jeszcze raz pokaż mi tą mapę. Co, a wiesz co, wrzuć mi ją do siodła u siebie. Podjedź, ja ją tutaj wrzucę na ekran główny. No, czekam na ciebie. No i a, ja mam tam podjechać. No, chciałam go zbudzić, trochę pojeździłam mu po... No i ja może go wskrzesić. Dobra, to ja sobie poglądam mapę. Poglądam sobie mapę, a Elia spróbuje wskrzesić Lava Finda. Chociaż nie wiem, czy on da radę. Bo to jest aged, no może. W ogóle mogłaś też go oswoić, nie? Nie, dzięki. To już wolę pająki. Pająki oswoić? Niedźwiedzie. Dobra, ja sobie zobaczę mapę. Ta mapa jest nieznaczona. Open. I teraz spojrzymy sobie tutaj na mapę, jak to wygląda. To będzie tutaj w tym miejscu. Nie widzę. Tu. Czyli jednak podjedziemy sobie do góry. Jak ty to zauważyłeś? To. Zobacz, tu jest... Usiądź sobie i zobaczysz. Patrz. Tu jest droga, nie? To jest ta droga pod górę. Później ona będzie skręcać. Tak. Tu będzie skręcać.
A ty no. Ja bym nie znalazła naprawdę. Tu jest taki biały, biała kropka. Tu będzie druga biała kropka. I gdzieś tutaj w tym miejscu to będzie. Czyli jak podjedziemy do góry. Elio, co, udało się, czy się nie udało? Ostatnia próba i jedziemy. Podjedziemy do góry, będzie główna droga w prawo, potem będzie w lewo i następną w lewo pojedziemy. Tak co mówiłeś? Co mówiłeś? Zawiesiłeś się? Tak, tak. Ja mam czasami normalnie w ten górze, po prostu słucham i nagle się zawieszam. No Elio, tak, miałeś ostatni raz próbować. Dobra, ostatnia szansa. Jak ci się nie uda, to jedziemy. Sam jak z jednorożcem będzie. Tak, ale ten nie kopnie. Udało się, dobra. Wow. Zombie. Co się stało z ciałem? Co się stało z ciałem? Ale przecież on nie miał z ciała przejść? Że zwłoki by wstały? No. Nie, to tak nie działa. Ciało zostaje, a wskrzeszają się zombie. Te zombie jak padnie, już się wyczerpie, to też będą zwłoki. Aha, dwa zwłoki, dwie zwłoki. Tak, no jak robię sobie kolekcję nagrobków, to zbieram czempiony, to mam wtedy, wskrzeszam czempiona, tego czempiona zwykłego mam nagrobek, a czempion zombie to jest do kolekcji zombiaków. Wiesz, kolekcję zombie, bardzo ciekawe. Też dla mnie to jest ciekawe. Wilczek, no. Mogę wilczka oswoić, proszę? No, możesz. Spróbować, możesz. Aj, czekaj, bo mnie zaatakował, Elia zaatakował i tutaj zaraz by ci go zepsuł. Atakuje cię. To szybko to rób. Jak się oswaja? Dominate. Dominate, już. Wilczek, chodź. No, wracaj. Zły piesek. Spurs, dominate. To jest shrine, który się nazywa Zorako. Rembrandt for Zorako. Czyż go zaraz zabije? Będzie po wilku. Tu jesteśmy. Mhm. Czekajcie, ja muszę... Co, jeszcze próbujesz? No tak, muszę schować broń, bo ja go atakuję. A, no tak, zgadza się. No, nie robisz, zobacz, nie robi się nic. No, ja chcę zrobić dominatę. O co chodzi? Co on mówi? Że fail, że się nie da. Nie da się? Nie. Nie. Dobra, atakujemy go po ludzku, co mnie to? To poczekasz na mnie? Mhm. Załyczał pięknie. Ja, jak to wygląda, jak on tak ze sobą chodzi. Zombie! Bo ktoś nie widział, to jest taki naplawa. Chyba to gdzie jedziemy? Dobra. Jesteśmy... To jest ta główna droga. Trochę za daleko, bo pojechaliśmy. Mhm. Jedną drogę za daleko. Chyba, że nie. Tu jesteś ty. To trzeba tu zjechać trochę w bok. Tu spróbujemy. A czekaj, to ja jadę. Nie no, ten lawa za tobą wygląda okropnie. Co? No, wygląda jakby się gonił, taki wielki gościu. Typek. Cię goni taki zombie. No dobra, tu jest ten placyk. Musimy pojechać do drugiego placyku. Placyk Pankracyk. Jak on biegnie śmiesznie. Widzicie go? Tup. O, się zatrzymał, tak garba ma. I biegnie znowu.
I tu już jest autostrada taka większa. Będzie. To myślę, że to będzie tutaj. Co to znaczy smile? No, jak jest nice i jest smile. Hello. Uśmiech. Może się uśmiechnę do niego. Uśmiechnę się do niego. Gdzie ty jesteś? No, no właśnie. Ty się do mnie uśmiechaj, tylko za mną jedź. Tu zjedź, no. Tu. A tutaj taki pluszcz. Ciekawe, jak to na mapie wygląda. Podjedź ja znowu myślałam, że lawa to jest ten. Podjedź do mnie. Ci dam tą mapę do konia. Weź ją sobie. I spróbuj tutaj kopać ze skarbem. Czy też radę coś znaleźć. Musisz łopatę aktywować. Dig for treasure. A to znaczy po prostu dig? Kopać. Kop ze skarbem. Tak? Dig for treasure. Kop ze skarbem. Treasure to jest skarb? Znalazłeś. Co? Ale mogę otworzyć? Otwórz go i rzuć tam do konia. Ja ten zaraz zobaczę. To jest następna nudna mapa. Ona jest bezimienna, tak? Nie, żadna, tylko open. Nie to. Tylko chcę zobaczyć. Aha. Mumba 642. No byliśmy tam dzisiaj. No po prostu idzie zwariować. No to jest właśnie ten urok. Dobra, wrzuć to do konia. Byliśmy dzisiaj. Mogliśmy podejść, ale nie. Musieli nam dodać, jak poszliśmy 5 km dalej. Do twojego wrzucę. No do swojego miałaś, no dobra. 58 raz go otwieram, nie chcę się już mojego konia otwierać. Zaraz sobie znajdziemy tego Mumbę. Mumba 7. Ale nie, wiesz co, nie, to jest inny Mumba. Na szczęście. No nie wiem, czy to szczęście, czy nieszczęście. Czemu? I bo to jest na K16. Sobie znajdziemy Mumbę. Na pewno na korzystności? 642, dobra, tu jest. Ale chyba podobnie, co? Oj, to jest ale trochę... Ale podobnie, co? Wiem, gdzie to jest. To jest, proszę ciebie... Gdzie? W miejscu, gdzie zbudowałem kiedyś domek, schronisko górskie. To będzie materiał na inny odcinek. Nie pojedziemy tam dzisiaj. A to gdzie jedziemy? Ostatnia mapka? Poczekaj. Ty pokażę coś. To jest ta wieża. I to jest tunel, który się nazywa Green Ring Express. On prowadzi na Dragon Fang. Tam jest taki przystanek, tam przy tym wejściu, nie wiem nawet, która to jest wieża. Tam jest domek właśnie tutaj. Zobaczymy, czy go widać na tym, na mapie NOT. No, widać tutaj tą ścieżkę. Co, gdzie? Tu jest taka ścieżka, taki zawijas. To jest ścieżka, którą ja zrobiłem. O ty? Tak, zrobiłem ją, kiedy zdobywałem Dragon Fang. Co Dragon Fang? Czyli kiedy wchodziłem na ten szczyt tej góry najwyższej. A ja pamiętam, my chyba razem tam wchodziliśmy. Tak, ty wchodziłaś ze mną. I tam zbudowaliśmy z T-Bombem schronisko. T-Bomb pomagał, ale nie chciał wchodzić. To jak pomagał? No pomagał zbudować domek. Ale jak, skoro nie wchodził? No ale wszedł do tego miejsca. Do tego miejsca, co tam łazi, jakiś goblin. Nie widać tej góry teraz. O, trochę widać. To wejdź, zróbmy to. Ta góra wygląda tak, że zobacz.
ona w połowie jest, ma jakby taki teren, nie? Mhm. I do tego, do tej połowy można wjechać kanałem, tym Green Express, Green Ring Express. Mhm. A dalej to już jest hardkorowa spinaczka. O matko, wejdźmy, zróbmy kiedyś odcinek. Tam bez kanapek to nie wejdziesz. Najgorsze w tej spinaczce jest to, że tam są moby na skalę. I zdarza się, że idziesz sobie, idziesz, a tu nagle troll na ciebie naskakuje, a tutaj stamina 20% i nie dość, że trzeba kanapki wcinać, trzeba uważać, żeby nie spaść i jeszcze z trollem walczyć. A spinasz się też raczej bez zbroi, żeby wejść dalej. No i no ty masz teraz taką umiejętność ze ścieżki power, że stamina ci o 50% mniej się zużywa. Mhm, tak jak wcześniej to było widać z Eliem. Tak, było widać. I ty będziesz dużo dalej się wspinać, nie? No. Ale do tego materiału to ja się przygotuję, bo to trzeba przygotować kanapki. Będzie dobra, dobra okazja, żeby sobie wejść na górę. A będę mogła przygotować też inne potrawy niż tylko kanapki? Nie, bo to są specjalne kanapki, które regenerujesz sobie staminę. Pokażę, jakie się używa. Wtedy można wejść już naprawdę na sam szczyt. Tak, zróbmy tam jakiś domek albo flagę postawmy. To wtedy tą mapkę, ty ją masz czy ja ją mam? Chyba ty, ja sobie dałam. Dobra, nazwę ją Dragon Funk. Dragon Funk Mumba. I ona ma do końca ile? 2-3 kroki. A jest jeden. Mumba, dobra, sobie zapiszę, co to za Mumba jest, open. 642. Mumba 642. Zapisane. Jej dzisiaj już nie będziemy robić, ale ją sobie oznaczę tutaj na mapie. Co, następną mapę czy kończymy? Jeszcze dwie mapy zostały. Ja. Jedna jest bliziutko. To jest wieżyczka, zaraz pokażę. 45 jakości, to ja ją mam. A może to nie wieżyczka? Nie, to chyba nie wieżyczka. Ja już jestem wyczerpana tym łażeniem, a koń też w ogóle. No widzisz, jakie to jest wyczerpujące. K17. Jak usiąść w formie na ziemi? Musiałabyś mieć dywanik. Masz dywanik? Mam? Masz. Pokaż. Chcę zobaczyć dywanik. Albo chcę wziąć. Mix. Tools, sprawdź. Tools. Mam. Ale zanim go rzucisz, nie rzucaj go. Czemu? Sprawdź, czy tu nie ma Dida. Co znaczy? Czasami Didy mają ustawione tak, że można coś rzucić, ale nie można już podnieść. Kurczę. No, zawsze jak się rozładowuje jakiś wóz, nie. Ale jak rozładowujesz klatkę ze zwierzakami, czy jak coś rzucasz, to możesz rzucić spokojnie. Możesz rzucić. Okay. To warto sobie sprawdzić, żeby później się nie zdziwić, że rzuciliśmy, a nie możemy podnieść, nie? Konie moje, ja, koń i ja. Mój koń. A medytować ja możesz z siodła też, nie? Nie, jak to właśnie, żeby koń miał odpocząć. To taka sztuczka, że jak gdzieś jedziesz i masz czas na medytację, to nie musisz tam zsiadać z tego konia i medytować. Tak samo działa z wozem i tak samo działa z wagonem. Dobra, że siedzisz sobie tam na koźle i w siodle i po prostu medytujesz. Koń jest zmęczony, więc... Dobra, ty sobie odpoczywasz, tak? A konia jak jest zmęczony, to warto go sobie postawić na trawce na parę minut. Tutaj na trawce. No to puść go, puść go. Dobra, już skończyłam, bierzemy. Jaki jest skrót odbrania czegoś? Delayed. A odrzucenia? Page down. Okej. A twój koń... Dobra, ja teraz sobie zobaczę tą mapkę. A ty nie dasz koniowi odpocząć, co? Nie dasz? Nie dam, nie. Biedny koń.
Dopóki nie skończę, nie ma odpoczynku. Wiem, jak on nie da ci odpocząć, co? No, przyzwyczaję, on jest do takiego traktowania. Co? Co? Ogłaszamy. Dobra, już wiem, co zrobiłem źle. Co zrobiłeś źle? Dlaczego jechaliśmy tym tunelem? Jechaliśmy tu tunelem, bo miałem zaplanowane, że sobie zacznę tą mapę zrobić. I tego nie zrobiłem. Ja zobaczę sobie na Albie, gdzie to jest. Brawo, mistrz. Tu, to jest tutaj. Ty jesteś po prostu mistrzem robienia tego. Czyli wracamy do kanałów, do tunelu. Czekaj, to nie jest daleko, spokojnie. Ale mój koń musi odpocząć. No daj spokój. Zaraz sobie odpocznie, chodź. Czekaj, bo mam jeszcze ziemniaczka. Serio? Ten ziemniak ci potrzebny jest? Tak. To jest mój przyjaciel. I gałązkę znalazłeś, widzę. No, lubię się bawić patykami. Kiedyś super. Zasadziliśmy zeliem ziemniaka. Ale nie możemy go znaleźć, bo zapomnieliśmy, gdzie go zakopaliśmy. Naprawdę. Ten lawa za tobą. Jedziesz? Jadę. Wrócimy. O, koniec. Mógłbym tam Hadaka już wysłać. No a Hadaka, gdzie jest Hadaka? Przecież on płynie. No nie, on tam sobie śpi w łodzi. Tam sobie śpi. Aha. Dobra, ja go sobie włączę. To będzie dobry pomysł. My się tu męczymy, a ten sobie śpi. A ten sobie śpi, dokładnie. No to dziadek jest stary, no to wiesz, ma prawo. Racja, masz nawet. Jakby się nad tym zastanowić. O, żubr. Hadaka jest chyba drugi, jeśli chodzi o wiek w Wormie z naszej paczki. O co chodzi o bieg? O wiek. Wiek. Musiałbym w vlogach sprawdzić. A pierwszy... Zagór jest pierwszy. Ty się urodziłeś we wrześniu. Idziesz? Czy patrzysz sobie na coś? Ja jestem już na dole. No, ale musisz się cofnąć. No, tutaj. Do góry. A, widzę ciebie. Takie ziemniaczka chcę rzucić. Albo wrzucę go do wody. Pokażę wam test, drodzy widzowie. Ziemniak. Hadaka jest starszy od ciebie o miesiąc dokładnie. Ma brodę już, a ja nawet nie mam siwych włosów. A jestem o miesiąc starsza. Zabawne. Czy to jest ten zamek z Malborku? Nie. To jest zamek w As. A znowu zapomniałem nazwę. Ale nie, czyli my już tu byliśmy. Ten kolos mi podpowie. Atrestos. To Kena znalazłam. Gdzie? Dwa. No tam te małe? No. Nie, te małe mnie nie interesują. Powiedziałeś tokeny. Nie, no token wioski tutaj na miejscowości. A. Jedziesz. Jadę. Dobra, wracamy do kanału. Tu w czerwoną drogą. Mhm. Czekajcie, ja chcę jeszcze widzą pokazać ziemniaka. Może niektórzy nie widzieli ziemniaka. Tak, no. Poł na przykład nie widział ziemniaka. Kto nie widział? Poł. Czemu nie widział ziemniaka? Bo jest ziemniakiem, no to nie widział ziemniaka. A, racja. Czekajcie. Po, zobacz, to jest tak wygląda tutaj. Wszyscy inni. A to oto ziemniak. Blackbeard. Dobra. Dam mu żyć, temu niedźwiedziowi. Kształtem przypomina ogórka, no ale cóż poradzić. Ładny ziemniak, prawda? Sobie coś zjem i się napiję. A oto... I się napiję, ale nie wiem, czy się napiję. A oto patyczek. Napiję się. Piękny, ja się lubię takie. Wygląda jak patyk brzozy, my na podwórku. Halo. Co jeszcze? Ja jeszcze jadę, chciałam tylko patyka pokazać i ziemniaczka.
konia mi z... A. Chciałam pokazać tylko ziemniaczka. No jakbyś oswoiła trolla. Tak. To troll może też ciągnąć wóz. I moglibyśmy? Co? No co moglibyśmy? No nic, no nie potrzebowałabyś konia, no. Taka sztuczka z trollem, że trole też mogą ciągnąć wóz. No tak. Galia mógłby zrobić zombiaka, a ty byś zrobiła, oswoiła, zdominowała. Tylko nie wiem, czy zombiaki mogą ciągnąć, chyba tak. Niedźwiedź za mną biegnie. Tu jest tunel. Tu jest tunel, to nie jedziemy tunelem? Nie, jedziemy trochę dalej. Aha. Dlatego przyjechaliśmy tym tunelem i ja później już zapomniałem o tym. Bo mieliśmy zahaczyć tutaj o jedną mapkę. Aha, i to jest ostatnia mapka? To jest przedostatnia. Bo jeszcze jest jedna gdzieś tam na brzegu. I tam Hadaka miał już płynąć. Płyń Hadaka. Znowu mnie uszy bolą. Sobie zarzuć tak słuchawki, no bo to niepotrzebne ci tak naprawdę. O matko, jak mi dziwnie. Tu jest ten zakręt. Jedziesz? Jadę. Ale jak mi dziwnie teraz, wiesz, jak miałam przytłumiony głos. I teraz tak nagle wszystko wyraźnie słychać, nawet słyszę, jak komputer chodzi. No tu kolekcja wozów, gdzieś w lesie, porzucona. Weźmiemy? Nie, pewnie ktoś sobie porządek zrobił. Albo sobie podsuwał, więc zaraz zobaczymy, kto jest właścicielem. Górski, czyli Polak też następny. Zrobił go, a właścicielem jest Jumbo. Poczekaj, bo to jest ciekawa historia. Tak? Tu też jest Jumbo. Ojejku, Jumbo. Jumbo ostatni raz był online. Muszę zobaczyć sobie tutaj we Friendsach. Ty nie masz Jumbo. No nie, to nie ten, to Xagro. Zagro, gdzie ty jesteś? Tu. Ten dom jest, sobie odpoczywa. No sobie siedzi w domku, nie? No, on musi i tylko biegać. I tylko pineski przypina do mapy. Jumbo ostatni raz był online 272 dni temu. Co? No. Dostał bana. Mam nadzieję, że nie na zawsze, że jeszcze wróci. A czemu dostał bana? A, to taka skomplikowana historia. Pokłócił się z jakimś kolesiem o drogę. No i tam trochę poniosło jednego i drugiego. Co się stało? I Jumbo dostał bana. Już prawie rok go nie ma, tak? Ej, co ty tam znowu oglądasz? Chciałeś spytać, co to jest? To są takie murki obronne. A takie ruchome. Dobra, gdzie ty jesteś? Prosto czy teraz na tą drogę tutaj? Do góry, tak. Okej, okay, czyli leci, o co tu, tutaj jakieś zagrody są, widać? Ja czekam na ciebie. No. Przepraszam, ale zagrody, no. Zagrody są fajne, ale czekam na ciebie. Ja malowany potem postawiamy. A tutaj w ogóle jaki dom zaniedbany. Tam jedna ściana była. Ja myślę, że jesteśmy już na miejscu. Dobra, to ja będę kopał, a ty sobie tam nawet nie jeździ. O, tu są te kolekcje wozów. Tak, to są wozy Jumbo. Miał jeszcze jeden taki wagon fajny. Ścisem? Co? Ścis? Nie. Lawa, to kolejny lawa. Ze słoneczkiem. A nie, to ze słońcem? No to ten chyba pamiętam. Chyba widziałam kiedyś taki ze słońcem. Myślałam, że to kolejny lawa. Czy ja coś znalazłem? Nic nie znalazłem. Czekaj, upewnij się. Nie idź za daleko, bo znowu będziemy szukać. Ja wziąłem tylko owieczkę. Pamiętasz, jak... Dalej muszę podjechać. Pamiętasz jak ostatnio? Do tej drogi, która jest tutaj gdzieś w bok. O, to będzie tu. A pamiętasz jak ostatnio widziałam dwóch baranów i dwie owieczki? Dobra, teraz zrobię test. Mapa powinna być tutaj na tej drodze, tak? Ustawię się 10 kratek dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. To jest mapa średniej jakości. To pamiętasz, jak kiedyś ciągnęła ze sobą dwa baryny i jedną owieczkę? Takie całe stadko? No, stado owiec i co? I no. Nie mogłeś na konia wsiąść. No. Bo miałeś cztery owce na sznurku.
Dwie owce, jednego barana. A max można mieć 4 zwierzątka. No to wtedy trzeba zrobić tak, że bierzesz konia, wsiadasz na siodło, i ale musisz jedną owcę zwolnić. Tak. Wsiadasz na konia. I wtedy możesz znowu ją wziąć. Nic nie znalazł. Tu jest 9, 8, 7. Co, czemu 7? A nie, znowu lawa. Weź już odczep tą lawę, bo po prostu ja już mylę się. Ktoś kiedyś używał lava finda jako źródło światła. Jak to źródło światła? No bo on jest, świeci, nie? O, widzisz, znalazł. O, i co to jest? Znalazł kasket, a jesteśmy 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7 kratek od drogi byliśmy. 7 kratek od drogi? 7 kratek i znalazł. Zrobimy jeszcze jeden test na te najsłabsze. Zwiększyło mi się. Na te najsłabsze i zobaczymy, czy... 10 kratek. Czy tam nie jest 10 kratek właśnie. Owieczka. Zgubiłam owieczkę. To tu pomóż, nie mam owieczki. Dobra, zostaw ją. Wracamy. Wracamy już? Chciałem się trochę w grzebie no, poszukać. To gdzie idziemy? Na dół. Okej. Ta mapa prowadzi mnie, poczekaj, sprawdzę. To jest jakieś dziura? A, tam już mam jedną. Czyli może się puszczę na te dwie. Dobra, wracamy. Gdzie tutaj dobrze jadę? Zerknij na mnie, dobrze jadę? No, gdzie jedziesz? No jestem tutaj, na szczerwonej. Tak, dobrze idziesz. W lewo czy w prawo? Poczekaj na mnie, poczekaj. Dam odpocząć uszom. Bo jeszcze słuchawki mi tak przytłumiły je. I teraz chyba ty masz tą mapę. Ja? Czekaj, ja mam jaką mapę? Jak ona się nazywa? Ja mam dwie. CLR16 i CLK20. To odznaczę, że już jest zrobione. 37 jakości masz? Supreme, to ja mam. Dobra, to ja ją mam. A, czyli ja nie mam, okej. Okay. Ja nie mam. No i dlatego ten znacznik, jak sobie oznaczyłem, no to już wiem, że to jest ta mapa. Proszę bardzo. 37, no, open. Co? No i co? No i to będzie... Nie wiem, że jeszcze po to idziemy. Tam już jest, tam już będzie koniec, bo to już jest na brzegu. Ha, a akurat idziemy na brzeg, prawda? Po tak, chadachę. Tak. To przy okazji zrobimy. No. Chadacha już płynie? Płynie już, no. Dobra, to którędy idziemy, lewo czy prawo w końcu? Koń już zdążył zjeść tu nie ma trawy. Kamieni sobie zdążył się najeść. Czy nie? Dobra, wiem, gdzie to jest. Naprawdę? Tak. To jest tu. Gdzie? Tu, w tym miejscu. Zaraz, czy ona ma oznaczenie? 2, 3, 1, 5, 3, 1, 3, 0, 4. No tak, to jest to. Już nie zapomniałem, że mam już ją oznaczoną i mogę sobie łatwo znaleźć. To idziemy? Więc jedziemy, jak jechaliśmy, poczekaj, z tunelu. Dojedziemy do tunelu. Jestem przy tunelu. Jesteś przy tunelu? Nie. Tak. A, jesteś, dobra. Do tunelu? To teraz jedziemy kawałek i skręcamy w lewo. Czekaj, bo ja myślałam, że do tunelu. Karczma, zajdźmy do karczmy. I tu skręcamy. Okej. Okay. Świnka. Świnka Pepa. Mhm. Idzie za mną ta świnka Pepa? Dobra, biegnie 5 metrów dalej, no ale co? To znaczy, to prawda, że jedna kratka to jest 1 metr? Jedna kratka to jest 4 metry. 4 metry? No. Przecież... O ile się nie mylę, to tak.
To wygląda bardziej na 1 metr, albo góra 1,5. 4 metry, zgadza się. 4 metry. Przecież tu 4 nawet... metry. To znaczy, że koń ma 4 metry. Nie. No patrz, koń się mieści na jedną kratkę. No ale coś ty, na połowie. U mnie kopyta są w połowie. A kopyta? Łeb ma tu gdzieś, no to może ma ze 3 metry, nie wiem, albo i więcej. No to... Więcej niż 3 metry. 3 metry. Tak, to jest zwierzę, które się nazywa Hired Hunt. Hired Hunt. 666. Hired Hunt, czyli jesteśmy tutaj. Mhm. I co dalej? Już bliżutko jesteśmy. Jedziemy dalej. Aha, okej. Okay. Jedziemy dalej. Tak, i co dalej? Jesteśmy tutaj. Uważaj, tu jedziemy, bo ten staruch nas goni. Tu jedziemy do końca. Jesteś. I tu będziemy skręcać w lewo. Które lewo? Pierwsze czy drugie? Szybko. Pierwsze lewo. Te drugie lewo to nie. Teraz prosto czy w prawo? Prosto. Potem jak będzie zakręt. Teraz zakręt. Poczekaj, to chyba ten. Tak, to ten. To tutaj przy moście gdzieś będzie. I teraz... Nie, tu już stop, tu już stop. Powiększę sobie. Dobra, spróbuję tutaj. Otworzę sobie mapę. Jak ona zniknie, to będę wiedział, że to tu. No i jest. Znaleźliśmy mapę. Kolejną mapę wolałabym niż skarb. Słucham? Wolałabym niż skarb niż mapę. No to jest niestety tak jest. Że... A tutaj znowu mapa, że tu skarb, a to znowu mapa. W bajkach było zawsze tak, że jest jedna mapa i zawsze ta mapa prowadziła dobra, do skarbu. Dobra, i tutaj sobie poczekamy na Hadakę. Dlaczego nie jest jak w bajkach, że jedna mapa to no, jest jeden skarb? Miejmy nadzieję, że nas podwiezie. Koń już czeka pod wodą, może się napije. To jest Colossus Fight Club. Rozejrzę się. Czy już go gdzieś widać? Nie, nie widać go. A Fight Club? Fight Club jest tu gdzieś dalej. A, to on będzie dalej jeszcze. Wow, niechcący wlazłam do wody. Ciekawe, jak to się mogło stać. Mogę sobie popływać troszkę? To. A masz strój kąpielowy? No. Zamoczysz młotek i zardzewieje. I co? Już idę. A masz żelazny, a nie srebrny. A co, srebro nie moczy się? No moczy się, ale nie rdzewieje. No to czekaj. Wejdę tu na plażę. Może się pokryć patyną co najwyżej. Co to platyna? Patyna. Patyna? Czy jak to się tam... To jest taka srebrna rdza. Rdza to jest tlenek jakiegoś metalu, żelaza. I to żelazo się wtedy traci swoje właściwości i się psuje, nie? Się rozsypuje na proszek. Mm-hmm. To słuchaj. Ja sobie idę pływać. Ja mam do zidentyfikowania 3 mapy. Czekamy na Hadakę. Juhu. O, chyba płynie. Kolego. No ale ja chciałem. Ale kolego, tutaj, tu. To daleko. No, płynie. Ja chciałem jeszcze popływać. Ze mną, patrzcie jak świnka. Hadaka nas podrzuci ładnie. Ja sobie zrobię jeszcze tam jedną mapkę. Tak wygląda w ogóle. Jest tutaj niedaleko. A ty już sobie odpoczniesz. Ja tej ciężkiej pracy. Teraz. Gdzie świnka? Czekaj, bo świnka ucieka. No, tutaj łatwo będzie znaleźć. Inner Sea. Ach. Odpoczywam. Nie lubię jak mnie kieruje do Inner Sea, bo to strasznie, tam trzeba ominąć ten cały półwysep, tutaj co jest. Zależy od wiatru też jest most. To przy okazji, jak tam będę gdzieś tam płynął, to może zahaczę. Sobie napiszę
to jest Inner Sea. Jak powoli pływa? Ona ma jeden krok dopiero. Gdzie on jest? Daleko już czy blisko? Bo ja chcę nie wiedzieć... widzisz go? Nie. Tak mi się... W bok spójrz. A to ja się rozbieram, znaczy no, ubieram. Ubieraj się. A to ty się rozebrałaś? No, mówię, że trzeba się rozebrać. No, jasne. Dobra, zsiadamy z konia. Ja już siadłam, czekaj, tylko się ubiorę. Wezmę twojego konia na ten. O. Już, poczekaj, Hadaka, jeszcze moment. Dobra, już jestem. Wsiadać jako pasażer? Tak, jako pasażer. A jeśli wsiądę druga, to wtedy będę... Słuchaj, wrzuć te mapy, które masz do statku. Tą tarczę to sobie ją schowaj tutaj, do tej grupy Fight. O, dobra, super. I wsiądź sobie do statku jako pasażer i już możesz się wyłączyć. Konia wezmę. Dobra. Już go mam. Ale chcę z przodu i płynąć. Ale to możesz się spokojnie, już się wyłączaj. Dobra, ja sobie płynę z przodu, dobra. Hadaka też usiada jako pasażer. I Elio będzie kierował. Elio przeładowany tutaj. Dobra. Dwa robale ma na tym, na grzbiecie. No i mamy jakąś klatkę? Mamy klatkę. No niedługo będziemy kończyć. To możemy sobie wziąć tego tutaj ognistego... No w ogóle tak. Finda. W ogóle teraz tak, będziemy, się... będziemy tu już kończyć, zgadza się. No ale w ogóle ubrałam się teraz na moją ulubioną bluzę, jakby ktoś nie widział. Taki zestęp z drużyną. Taką. Co, wsiadać do statku? Siedzisz, ja dobra, siedzisz. Czekaj, zostawię tego konia, odłączę, bo on mi wtedy nie schowa. Te robale schowamy to też do statku. Mogę kliknąć, zaraz wracam MC. Wiesz co, możesz już się rozłączyć. No, zakończ to. No to ja was żegnam. Fajnie było. No, do zobaczenia. Wciąż cię słychać. A tego tutaj kolesia sobie schowamy do klatki. A konia jeszcze mam. Zobacz, koń jest duży. Widzisz? Koń mu sięga do pachy. Dobra, jest. Świnia zostaje. A czemu go za ten, za... nie widać go? No bo to jest taka klatka na zwierzaki i ona jest blaszana. Konie, owce, krowy chyba widać normalnie, nie? Jest taki model po prostu klatki. No dobra, to tutaj się pożegnamy. Ja się koniec odcinka, ale jeszcze cię słychać, jesteś na foni. To drugi raz cię pożegnam najwyżej, no, co mi szkodzi. Tutaj się pożegnamy. To dwa razy, to nie raz. Może jeszcze dzisiaj coś tam wrzucę. Nie wiem, czy z dźwiękiem, czy z kamerą. Może tą jedną mapkę jeszcze zrobię. Więc do zobaczenia, do następnego. Dłuższy dżingiel. Do zobaczenia. Do zobaczenia.